Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z War Tales. Kochani, jesteśmy tuż po wygranej z... Kurczę, ze smokami z Komodo. Znaczy nie, one się nie nazywają smoki z Komodo, no ale wiadomo o co chodzi. Kochani, przespałem się, także jesteśmy w pełni zdrowi. No i tu jest, kurczę, kopalnia na dyn. Byliśmy tu, kurde, chyba. Znaczy nie mamy tego zaznaczonej, ale to jest... Lewis. No właśnie pytanie, kurcze, jest moje takie, brzmi jeszcze. Czy w tym momencie, jak mamy parę leveli wyżej, to już zacznie to być, kurde, sensowne. Wiem, że mam niestety kompozycję tej drużyny taką se, bo początkowo no, nie wiedziałem, jak się, kurcze, gra. Też teraz pewnie też za dużo nie wiem jeszcze, ale wiem więcej, o tak. Więc no zobaczymy, kurcze. Mam nadzieję, że to się uda ponaprawiać niektóre rzeczy. Przede wszystkim trzeba by kupić parę umiejętności. Albo ukraść. Tu jest jeszcze. No właśnie, jak widać, kurczę, zmiana koloru wpłynęła pozytywnie na możliwości percepcyjne. O! Zawsze staram się, kurde, wcześniej to kliknąć. Dobra, mamy ucznia kamienie szlachetnej. Bardzo dobrze. No właśnie. Czy mam miejsce? Tak, powinienem mieć. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Co my robimy? Możemy wejść na górę. O, gdybym miał piratów, no to mógłbym ich oddać, kurde, do więzienia. No to byliśmy. W ogóle co tu jest jeszcze? Tu jest farma Cardena. Tu jest przystań. No tu jest Adelwis, ale zobaczcie, tu jest wysoki, kurde, poziom trudności. Nie wiem, jak to jest skalowane. Plaga szczurów. No warto by tam wejść. Tu jest obskurny obóz. Gniazdo syren. Aha, wiem już o co chodzi. To nie są szlaki morskie. tu, tylko to są jakby rejony, gdzie jest różny wiatr. Zobaczcie, że tu w tym rejonie wiatr leci na północny wschód, tutaj na wschód, tutaj też na wschód, tu na południe, tu na północny zachód, tu też. Wiecie o co chodzi? Więc można sobie płynąć, jeżeli chcemy się, nie wiem, kurczę, dostać tu, powiedzmy, nie? No to, kurczę, warto popatrzeć jak. No tutaj będziemy płynąć stąd. To będziemy płynąć pod wiatr, więc warto by troszeczkę przerzucić się może na tę stronę. Tutaj, jeżeli będziemy płynąć na południe, no to ten wiatr będzie tak z boku wiał. No to można wtedy przerzucić się na żagle trójkątne, oczywiście, których nie mamy jeszcze. I w ogóle. I także zaplanować podróż pod względem wiatrowym. Nie wiem, czy ja tutaj chcę iść. Kurde, byliśmy tutaj niedawno. Raczej tutaj nie będzie nic dobrego. Można by ewentualnie zobaczyć tutaj. Jeszcze w Belarionskim więzieniu. Jesteśmy co prawda poszukiwani, ale mam nadzieję, że nikt nam tutaj nie powie nic złego. Poza zębów. No właśnie, pytanie, czy mamy trzy łańcuchy. Mamy to. Tą płytwę potrzebujemy. Mapa do skarbu. Bo to jest zaznaczone chyba, nie? Że zebrany to jest. Nie wiem, czy to mogę sprzedać. Co prawda za 5, ale... No i właśnie, tego hempa potrzebujemy. Hempa zwanego konopiami. I te konopie można kupić ewentualnie na targu. Bo się zastanawiałem, jak je zdobyć. Ale już wiemy, jak je zdobyć. Dobra, wracamy, kurczę. Myślę, że nie ma co zastanawiać. Z tym, że zanim wrócimy, to zobaczmy, czy faktycznie warto by je naprawić delikatnie, bo nie wiadomo, kurde, czy na jakiś piratu się nie natkniemy. Tutaj dwa razy naprawimy. No dobra, kurde, tutaj trzeba. Tankowi trzeba dać to. Trochę kapusty mamy, jadowita powłoka. Ta jadowita powłoka, kurczę, nie jest zła. Bielność. Nie, ty masz jadowitą powłokę. Tutaj. Widzę powłoka, umiejętność. No, nakłada status trucizny na każdą jednostkę zadającą obrażenia. No, dobra. Trochę haker, trochę gunian. Problemów, dobra. Bo tu jest poprzek, tu jest wysoki poziom. No, można by się tutaj za Deluisą, czy za Deluisem zmierzyć. Patrzy na północ i mówi straż. No właśnie, widzicie? Mega podwiatr, więc trzeba będzie zmienić to, żeby to było chociaż neutralne. Znaczy, jak jest tak, to już jest pozytywny, nie? Ciutkę. O.
Pani Adelwis, nie? Ale my nie mamy chyba jeszcze z nią problemów, więc chociaż tak trochę neutralnie dorzucimy trochę wioseł. Trzeba to kurde zwiększyć. Na niczym jesteśmy. Pod B można sobie wcisnąć. Właśnie, musimy zmodyfikować to do przystani. Naprawić. Jest oś. 11 dni jedzenia, ale to jedzenia nigdy dość. Czy no, bez przesady. Wiadomo. Ale skoro mogę. Trochę połowić, to połówmy. No, ostatnio... O kurde. To jest ta duża ryba. Ostatnio muszę powiedzieć, że znowu się wciągnąłem i naprawdę nagrywam je częściej, te odcinki. Może nawet zacznę je wypuszczać częściej, powiem szczerze. Filet z tuńczyka, słuchajcie, znaleźliśmy. Już filet. Mówiłem, że filety, kurde, pływają w wodzie normalnie. Wiadomo, to jest nawiązanie do pani. Kurde, to było z gotujących? Dobra, pójdźmy na przystań jeszcze. Wiem, że tam jest na dole kapitan statku, ale... czy to jest... Tak, w Prypaście można, kurde, kupić te. Więc tak, płyniemy sobie tu. Dorzućmy jedno wiosło. Tak, widać ten ląd, kurde? Widać. Musimy dopłynąć. Nie, nie, płyń, płyń, płyń. Najprawdopodobniej, kurczę, albo Guniana zostawimy, albo... kogoś innego, no bo tutaj jesteś czeladnikiem w tym, ale... Macie płyną, kurde, do nas. Dobra, no i właśnie. Mogę. Rozwinąć, bo to jest jednak inny kadłub. To nie jest kwestia... tego... Kurde, węzły, no właśnie. Żagiel niecodzienny. No bo to tutaj. No bo ten... Ej! Jak to zrobić, kurde? No nie. Można ulepszyć dowolny element statku. Build kadłub. No nie, właśnie, ale dlaczego mi nie pokazujesz? Urządzanie zasobami. No właśnie, kurde. Dobra, zejdźmy na ląd na razie, bo oni tutaj, kurde, biegają. Nie, nie właśnie na to. Tu. Okej, okay, bo się, kurde, przeciążyłem. Zastanawiam się, czy ja nie wziąłem tego, ulepszony żagiel prostokątny. Tego nie mamy. Mamy to, temat konstrukcyjny, ale tego ulepszonego nie mamy. Ot, tak włostka. Płótno konopne, w ogóle wyłowiłem teraz ten ulepszony. I tu jest schemat konstrukcyjny, no właśnie, i teraz zużyliśmy te schematy. Ale myślę, że żagiel ważny jest. Dobra, płótno, jeszcze na statek, skoro jesteśmy tutaj blisko. Właśnie wiedziałem, że czegoś, kurde, mądrego nie wymyśliłem tutaj. Szybko wchodzimy na C jak cebula, C jak statek. I zostawmy część rzeczy, bo jesteśmy przeciążeni. Trochę tych zostawmy łusek. Karbo tutaj możemy zostawić, trochę płótna. Solka, fasolka, wodorost może być. No 20, jedno płótno mamy, natomiast tu wyposażenie, płótno konopne tu jest. Wodoodporne szczeliwo, wodoodporne szczeliwo jest jako alchemia, niestety. Dobra. 79, wiecie co, muszę zostawić więcej tego. Niestety, nie po typie, po wadze. Tu mamy, dobra, zostawmy to całe. Pasa.
Orlesza. Chyba zostawimy całego, bo nie mogę go zrobić. Jeszcze szarą masę zostawimy. Próbkę dotkniętą zarazą zostawimy. To tu. Sporo tego mamy. Zostawię sobie do 20. No dobra. Liny. Jakieś swoje warzy, gałkę oczną. Rumy. Sól, to wszystko się przyda. Miód, łapka się może przydać. Tranę będziemy musieli kupić. No i dobra. O kurde. Teraz ma to sens. Nie, bo zastanawiam się faktycznie, czy gunianina nie zostawić z tym, ze ścianą włóczni, bo to jest takie se, co on ma tu. I chyba tak zostawimy go, kurde. Ja wiem, że to nie jest uczony nasz. No ale... Zasięg plus jeden. Mój biły. Nie chcesz tego zasięgu plus jeden? Gdzie to jest? A masz zasięg plus jeden, okej. Okay. Mamy tą włócznię, kurde, moment. Ta włócznia. Nie wiem, czy nie jest lepsza. No właśnie. Potem sprzedamy prawdopodobnie. Ja wiem, to jest poziom trzeci, kurde. Mamy poziom... pusty. No nie, no to musimy narobić tego trochę. Dobra. Harpunnik, harpunnik. Włazimy na ląd. O i teraz zobaczcie, można sobie kurde to ulepszyć. Zawym i płótno konopnej byłoby git. No właśnie. Zawiń, zawiń. Zejdź na ląd. No i do miasta. Co prawda jesteśmy kurde cały czas poszukiwani listem gończym, ale... Patrzcie, wszyscy kurde mocniejsi są niestety nadal. Większość w sensie. Kurde, gdybyś kapustę miał. To jeszcze. To bym zagadał. Dobra. Wchodzimy do Perbastu. Tu. Musimy zrobić wodoodporne szczeliwo. Nie wiem ile, kurde. No jedno mogę zrobić, bo mam jeden tran tylko. Oczywiście ten tran zaraz będę mógł kupić. Albo ukraść. Trochę żywicy, ale żywice... Wydaje mi się, że mamy żywice. Tego tranu trochę kupmy. Niedużo, bo to... To wiadomo. Nie ma co przesadzać. Nieskazitelna esencja. No właśnie z tym tranem, ale najpierw wodoodporne szczeliwo na maksa. To będzie przydatne na bank. Na razie wydaje mi się, że te wszystkie... Weźmy irańskie lekarstwa. Trochę z powrotem. Stacja podróżna, no. Mój miły. Gunian. Ty jesteś porusznikiem, co prawda, no ale... Wiesz jak jest. Nie mamy nic, dobra. Super. Nie, nie, nie chciałbym się udawać nigdzie. Kuźnia. Czy ja tu mam... Lwa płytę i wyciągarka? Tak, dobra. Broń drzewcowa. Na tą widmową, kurde. Żadna włócznia to jest poziom trzeci. Ewentualnie mógłbym zmodyfikować. Coś nie mogę zmodyfikować. Ja mam w ogóle punkty w kowalstwo. Czeladnik. Nie, no tu mamy, kurde, to wszystko chyba. Są mroźne stale. No to jest poziom ósmy.
Widmowe noże do rzucania. No tutaj jest to. Uzdygany. No właśnie, tu są już mroźne stale. Mroźna stal, więc jakby nie zrobię nic. Właśnie zastanawiam się, czy ten łój, kurczę. Warstwa to robiciela. Garda plus 3 to by było dobre. Pancerz też. Siła plus pancerz to już w ogóle. To jest spoko. To dopiero niestety można użyć. Zobaczcie, wymagany poziom pancerza 9. Więc tak naprawdę nie zrobimy tego. Wciągarki też nie, metalowej płyty też nie. Chociaż wciągarkę wydaje mi się... To będzie zrobić, dobra. Nie tak, tak. 3-4. Dawałem trochę. Nie, no ma... nie, to nie kapusta. Nie mam powiedzieć, mamy trochę kapusty. Ale to nie kapusta. Dobra. Wciągarkę. Zrobię jedną na razie, bo wydaje mi się, że mam drugą gdzieś. I zróbmy stalową płytę jedną. Też mi się wydaje, że mam jedną. Żelazny tasak. Dobra. A musiałbym widmowe, kurde, zrobić, ale to jest dwuręczna. Sztylet, widmowa pika, no bo to jest jakby na nasz poziom, mniej więcej poziom szósty, tak? Szósty. No bo trzeba mieć broń maksymalnie dwa poziomy niżej niż jest przeciwnik. No to mamy poziom szósty, kurde, więc jakby... Szósty, poziom szósty, poziom szósty, poziom szósty, siódmy, szósty, szósty, więc jakby... No tutaj drugi olej mógłbym dać, kurczę. Ale nie mam chyba takiego sensownego oleju. Zyskuję zdrowie, ale no nie. Panitka ewentualnie, tylko tutaj nie włożymy tego. Musiałbym mieć łuk, kurczę. Żeby mieć dwa oleje, muszę mieć broń poziomu przynajmniej tego. To jest niecodzienny? Nie, jaki to jest, kurczę. No, żółtej albo tej legendarnej fioletowej, nie? I wtedy oleje mogę, kurde, nałożyć. No, chyba, żeby faktycznie, kurczę, wejdźmy. A widzicie, ma. Nie pamiętam, ile, kurczę, to kosztuje. Mamy 10. 14, żeby było. Trochę tego. Tyle. Płótno konopne. Dobra, mamy punkt wiedzy, super, to jest poziom trzeci. Ale wydaje mi się, że faktycznie tutaj trzeba będzie zainwestować w to niestety. No musimy mieć... O. Chyba teraz nie kupię. Wpływ niekorzystnych wiatrów. Żeby to kurde kupić. Sprzyjające wiatry, no właśnie, będziemy to mieć. Zwiększenia geometryczne z większą dokładnością wiatry. No, ale zainwestujemy, kurde, w te wiatry jednak. To jest dobry pomysł. I zostawimy sobie prawdopodobnie jeden punkt, żeby coś tu ulepszyć, kurczę. No właśnie te schematy konstrukcyjne. Nie wiem, gdzie to znaleźć. Olej rozpędu, zestaw alchemii ucznia. Zatruł te noże. Koncentrat siły. No właśnie koncentraty będą się też przydały. Powiedz szansę na założenie efektów. Tuna. No właśnie, mamy, kurczę. Mamy basa i mamy sardynkę. To nie jest ani krewetka, ani ten. Może morlesza mieliśmy tam. Morlesza. Dobra. To jest to. Zastanawiam się, czy nie przespać się, kurczę. Bo zawsze w mieście, jak pójdziecie spać tutaj, gdy spojrzycie na zagrożenie, to jest brak. Zawsze będzie brak. Jak wiecie, w zaułku się chowamy, nie?
Mamy basa, mamy sardyn, mamy małża. No dobra. Na targu byliśmy, tu byliśmy, tutaj. Jeszcze. Bo gościu raczej nam nic nie powie nowego. Zagadajmy z emisariuszką. Tu mamy, no właśnie, te wysokie kurde są. Średnie, średnie, wysoki. Prowokatorka. Tu jest 504, kurde. Robienia. Średni, średni, wysoki, wysoki. Plaga szczurów ewentualnie. A bandytów to jest. Eau killed. No dobra, mamy 1800, w sumie można by trochę zaryzykować. 75. Tak. Bo te oleje, kurde, muszę robić, więc tak czy inaczej muszę tam pójść. Dobra, chyba tyle. Miałem jeszcze zrobić, jak mi się wydaje, olej inicjatywy. Jakie lekarstwo? To jest wodorost 1. Dobra, zróbmy. A, miałem naprawić, kurde, ekwipunek przecież. When I'm not doing repairs, you should change up your equipment. Jakiegoś porusznika by trzeba dziabnąć. Nie wiem, czy nie Anitkę. Albo kostka. Kostko haker. Nie, Jaro jest. Bo oni. A nie mogę nadać drugiego porusznika. Dobra. Na razie wróćmy na statek. O. Dobra, dobra, tam. Fajnie. Fajna głowa. No trochę, kurczę, niech to spadnie. Tu, tu, ru, tu, tu. Tu, ru, 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 ru. Moment, a chcę zobaczyć, czy mam... Nie mam negocjowania. Można zużyć trochę wpływów, nie? Tych, żeby po prostu powiedzieli, a dobra, dajemy wam spokój na moment. Nie spada nam to nic, ale jakby... O kurde, jeszcze 5. Jest. Tak, poziom 8. Archeolodzy. Antyki są bezcenne. To mamy, to mamy. Język tropicieli, spoko. Kłusownicy. No nie. Koszt ulepszenia legendarny. To jest dobra sprawa. Albo archiwiści. Paja wiedzę. To jest dobre, czyściciele, bo będziemy zaraz na to szli, ale natomiast kurde nie... Nie mamy archiwisty teraz. Nie, no dobra, weźmy to. Faktycznie ktoś musi być naszym archiwistą. Teraz zobaczymy na statku. Tu uwaga na wilki. Pozwolę sobie przebiec. Tam ci jeszcze biegną, kurde, z daleka. Przebiegną w ogóle? Lećmy na pokład. Teraz. Nie, no nie muszę naprawiać nic. To jestem na przystani. Tu. Dobra, tu żagiel. Mamy wszystko, elegancko. Dobra. I teraz. Mamy żagiel prostokątny. No trzeba schematy gdzieś znaleźć, ale gdzie my to znajdziemy, te schematy, nie mam pojęcia. Dobra, pójdźmy tu. Prawda, będziemy płynąć pod wiatr, ale... Zmieniona osoba jeszcze. Są szczury. Wysoko stropicieli i watachy. No dobra, pójdźmy kurde z tym. Patrz na wschód i piraci. To tam piraci są? Ale nie, wiatry się tu zmieniły chyba, zobaczcie. A, zmieniły się kurde, bo my tam mamy płynąć. Ale chcę tak płynąć... O właśnie. Nie? Tą strzałeczką. Gdzie ja płynę? Do cholery jasnej. Tam mam płynąć. Tak. Trochę w lewo, żeby właśnie mieć strzałeczkę na bok. No i podczas burzy trzeba będzie.
trochę zadziałać. Hackert. Ja potrzebuję 10 dni na ciebie na razie. No to potrzebujemy. Odwagi. Wiesz co? Tutaj tu. Tu mamy właśnie do namiotu. Miśki, wy się róbcie. Dobra, mamy filet z tuńczyka, to jest 4 jedzonka. To. Krewetki smażonej nie mamy. Wegetarianin, może zjeść oliwkę jedną. No i widzicie, kurde, mniej. Dużo. Potrzebujemy, to spada. Oczywiście będą... No właśnie, porucznikiem. Właściwie podporucznikiem. Myślałem właśnie o kostku, nie o hakercie, albo... No ktoś to biega dookoła, myślę, że... Że ty, mój miły. No i tyle. Oczywiście będą piraci. Ci, nie piraci ci. Wspólnota wiedzy nas zaprasza. O tak, prawo. No i zobaczcie, kurde, teraz możemy popierniczać. Tym żaglom. Ko. Dlaczego to, dlaczego wszyscy są tacy mocni tu? Tego nie rozumiem. W prawo, tu jest statek piratów, prawdopodobnie ten. Au! O kurde, statek widmo. Na szyi szkieletu zawieszony jest klucz. Zabieramy. Potrzebujemy kogo? Drwala. Którego nie mamy, mamy górnika. Ale mamy Bengyla i niszczyciela jako kowala, tylko ty jesteś Alham. Strzeladnikiem. A ty jesteś, mój miły, uczniem, więc nie będziesz uczniem, będziesz na moment drwalem. Więc już drwalem. Bo to daje i tak siłę, a harpunnik, łucznik, korzysta z siły, oko. Ja 8 peteków, hit, wchodzę. Podobni są zarządcy, zarażeńcy, o kurde, poziom 7. No trudno, trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Aha, mają balistę, raczej nie mają balisty, no można by, kurde, na spokojnie, potankować to. Gdzie jest drugi misiek? Tu. Raczej przyjdą w naszym kierunku. Kostek, tu, zarażeńcy. Jaro. Akert. Tu, ty z tyłu, ty z boku. Ja podejdę tak blisko. Czy mógłbym podejść trochę bliżej? Ewentualnie. Dobra. Akurat nie dobiegniesz do nikogo, chociaż... Lin. Właśnie nie chcę wpaść tam do nich. Ale jest ich mniej faktycznie. Dobra, czyli to jest jakby... Okej. Okay.
O, dzień dobry. A, bo to była główna umiejętność, zapomniałem o tym. To oni truciznę wytwarzają. Wymioty. Za każdym razem, gdy ta jednostka zostanie związana walką, rozlewa się wokół niej trucizna. Niedobrze. No dobra, kurde. Jak włazimy, tam włazimy. Możemy tu oczywiście. Aby nie wpaść w tę chmurę. Mamy jeszcze linę tam. Tu Humlin mógłby wejść. Że tu gdzieś przyjdą. Oho! O kurde, niedobrze. A, Jaro też tu dobiegnie. Mówię, że niedobrze, bo nas zepchną, kurde. Ty nie masz tego, nie? Nie. Mury. Mam truci... Ta? Aha! Właściwie nie. Nie potrzebuję defensywnej postawy. Hit. Nie wiem, kiedy ten spadnie. Za dwa dni. A, dobra, Hackert. Tutaj sobie poradzimy chyba. Ja go zrzucę do morza. Nawet jak ten ucieknie, to i tak tego zrzucę do morza, a to będzie głupi pomysł. 23 obrażeń. Taktyczny. No i tyle, no nic nie zrobię tutaj. Mogę. Słonę dymną. I misiek wpadł do wody, nie? Bezpośrednio, bo nie może się złapać, kurde. To jest masakra z tym. Trudno. No i dobra, on jest wyeliminowany. Jeżeli nikt mu nie pomoże, no to... to gościu będzie skończony. Wiecie co, ja tu wejdę w tą chmurę, no trudno. Pik tu. Aha. Spadłem, ja nie mam już tego, dobra. Rozkaz taktyczny. Nie, no mógłbym zabić tego. Właśnie o tym myślę. Bo ty i tak masz, kurde, te, za dużo tej gorączki. Zaraz będziesz miał problemy. Tak, ja nożem jeszcze powinienem. Za daleko. A, smutek. Dobra. Kto będzie pierwszy? Ten będzie. Jaro, weź tu. Pomóż.
Zobaczcie, że przywrócenie w ogóle zużywa punkt tego, nie? Na górę. A czemu się ten zamieniliście? No i nie mam nic więcej, więc wycofuję się i tyle. Ty mój miły. Gorączkę. Nie masz. No nie zużywam tego ostatniego punktu. No kurde. A mu pomógł, co? Aha. Teraz już za późno. Tak. No jak można stracić miśka? A nie, misiek jest. Tylko ranny. To spoko. Może dlatego, że wypadł, ale my wygraliśmy całą bitwę. Dobra. Zobaczmy. No i widzicie, trochę szybciej się to odbywa, nie? Właśnie dlatego między innymi zastanawiam się nad kurde kostkiem i jego miśkami, żeby ich wyrzucić po prostu wszystkim. Kostek jest czeladnikiem naszym od tego, więc zobaczymy. Co my tu mamy? Mamy tak, schematy konstrukcyjne, kurde. Tak, ulepszony kadłub płaskodenny. Potrzebujemy akadyjskiej stali i deski. Akadyjską stal wydaje mi się, że mamy na statku. Dobra, co tu jest jeszcze? Jest to. Irański łuk poziomu 7 jest separujący strzał. Odrzuca je na 2 metry. To jest spoko. I dublet kwatermistrza. Siła woli, zasięg, pancerz i ruch. Ej, Nitka, mam dla ciebie fajne rzeczy. Dziennik krytyczny minus 3. Ale to tam zaraz ten zrobimy. Znaczy strzał, natomiast separujący strzał. Chyba, żeby to dać kostkowi, kurde, bo ty masz jakiś taki łuk. Masz ten polerujący, ale... Faktycznie, jak będziesz z tyłu z miśkami stał, no to możesz ich faktycznie, jak oni przyjdą na ten pomost, to ich po prostu zastrzelić z góry i wszystkich do wody wrzucić. Także tak myślimy nad tym. Dobra. Fajne rzeczy. Jest tak. Jest dziennik okrętowy, wali oko. Woli. Wali oko. Lepsze warunki do żeglowania byłoby trudno. Najwyraźniej Bóg światła czuwa nad nami podczas drogi do domu. Na niebie ani chmurki, jednak silny wiatr gna nas ku naszemu ukochanemu Edoranowi. Poziom morale jest wysoki. Załoga cieszy się, że wraca wreszcie do bliskich. Żaden z tych zuchów nie zatęskni za bagnami Haragu. Mimo wszystko muszę zachować czujność. Dziś rano, gdy Kuk podało na śniadanie resztki zapasów mięsa, wybuchło kilka bijatyk. Zaczniemy wydawać ludziom alkohol, powinno ich to uspokoić. Aha, czyli to mięso było zarażone i oni się zarazili wszyscy. Okej. No właśnie, tego uczonego nie mamy. No trudno. To już mamy. O, no, bo tutaj kurde, jakby nie będę miał. Chociaż moment, wydawało mi się, że... Może mamy taki ten? Informację? Nie. Nie, dobrze. Weź tam. Alkohol podają. Hit. Czy mamy tutaj miód? Pitny? Piniak? Piwko.
O, winiak, jabłecznik, rum i wino. To nie mamy. Kurde, no. Chyba, że jeszcze jest coś schowanego, o czym nie wiem. Wydawało mi się, że tutaj coś widziałem, ale... Ale nie. Bo tutaj nie ma nic więcej, nie? Skąd się oni to wzięli, kurde? Ten safe. No dobra, wiemy, że jest safe. Niech Jeru kapitan nas porzucił, ukradł szalupę ratunkową. Znajdzie moje ciało. Nie otwierać. O kurde, może być tam faktycznie, żeby nie otwierać tego sejfu. No kurde. Ja ledwo tutaj... No nie ma nic. Więcej, no. No trudno, kurde. No nie otworzę tego, no bo to... Mogę spróbować, nie? Ale... Chyba, że... Moment. Chyba, że gdzieś jest narysowane, kurde. Ale nie wydaje mi się. Tam nie widzę, co jest narysowane. Tam są jakieś... Miecze, szable. Tyle. Naprawdę nic, kurde, nie wziąłem takiego? Chyba nie. No dobra. Tu jest statek widmo. Tu jest to. Bo to mi się wydaje... Tak, że to odkryliśmy, jest, nie? Cyk. To... Dobra, czyli to faktycznie będzie można sprzedać za piątkę. Dobra, to był statek widmo. I płyniemy. Brawo. Mamy przynajmniej schematy. Tu się biją. To ci się biją. No. Bije ten, korzysta. Ma. Bijamy tu. Co? Nie mam czasu na wasze pytania, najemnicy. Pomóżcie nam albo ruszcie dalej. Dobra. Pomagamy piratom. Znaczy... No. Tak, walczymy. Skurde weszło. Dobra, gdzie my jesteśmy? Co my robimy? Są w ogóle trzy statki. Okej. Okay. Akcja główna się toczy na tym. Nie toczy się akcja główna, bo tutaj są po prostu wszyscy. Tu są nasi. Zachis musi przeżyć. No właśnie, jak oni by przyszli tutaj do nas, bo myślę, że ona... Znaczy, mógłbym ją dać na tyły bardziej. Aż wtedy wyjdzie tutaj. Tu jest sieciarz. Sieciarza możemy dać na przody, to na przody. Kalinun też z przodu, Humlin. I mamy 5 miejsc jeszcze. Tu jest Trymer, tu jest Kostek, Haker. Czyli Kostek faktycznie z tymi. Może być. Jaro tu. Trymer, jak chcesz, to do przodu. Tu. Żeby tu przyszli, Kostek by ich zestrzelił. No dobra, Anitka chyba nie. Początkowo. Żeby kogoś tutaj dorwać, ale tak, żeby móc wrócić, to może tu. Tego, balistyka. Tu się nie ma, znaczy no nie ma się jak złapać, no kurde jest się jak złapać trochę, no tu jest kurde korsarz, tu jest żeglarz, kanir. Wleź tu, kurde, przeatakować, z drugiej strony, nie mamy punktów żadnych, więc...
trochę opóźnimy to wszystko, no. No, trzeba by go strącić, kurde, czymś. Albo kimś. Nie strącę go tak fajnie, jakbym chciał, niestety. Wpadł do wody. Ale mógłbym ich faktycznie wszystkich trzech próbować. Właśnie nie wiem, czy ktoś tu przyjdzie jeszcze. Wydaje mi się, że tak, ale mogą przyjść tutaj też. Zresztą ten strzał cały czas. Nie, separujący strzał. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Tylko czy podbiegnę potem? Chyba tak. No nie? Kurde. Metr dalej. No i nara. Właśnie to jest, kurde, dobry łuk. Tego wszystkiego, tylko no właśnie, nie dobiegnę nigdzie. Mógłbym dobiec z tym i odzyskać to, no ale to jest bez sensu, więc jakby... Stanę se tu. Dobra, ten wpadnie tu. Możemy w sumie wpaść tam chwilę. Żeglarz. Ewentualnie jakich... popchnę tu, to mogę ich popchnąć drugi raz. No nie? Czy tu. Mówię. Ci byli, wydaje mi się. Że oni wpadną. Wejdźmy tu do tego. Właśnie o tym mówię. Żeby zepchnąć część osób. Okay. Siemano. Bo wrażliwość nakładam, nie? Zastanawiam się, czy drwiny mu nie dać, ale... Kurde, wrażliwość mamy niedobrze. Wiesz co, użyję sobie tego. Już kogoś strącimy. Teraz my... Wydaje mi się, że tutaj wszyscy już, kurde, zawalczyli. Dobra. No i właśnie, tu się boję wysłać miśki, bo mi spadną. Miśki musiałyby być ostatnie. Tym wszystkim... Rzućmy chociaż tego jednego. Strzelał z blisty? Nie. Dobra, jeden strącony, ten odrzucony. No tutaj mógłbym dwóch dziabnąć, ale wydaje mi się, że to będzie lepszy. Czał.
mam nieulepszone to kurde krwawienie. Niedobrze. Bo tu spadniemy zaraz, no będzie okej. Można wypróbować. Właśnie tu. Pomagał, tak? Au! Ten spadł. To nawet nikogo nie dobije, kurde. Okay, więc mógłbym podbiec. Ewentualnie z tym rozkazem taktycznym, ale bez sensu na jednego człowieka, więc mogę opóźnić akcję. Nie mogę opóźnić akcji. No i potem kostek ich zrzuci znowu, więc tutaj będzie w miarę. Dobra, to miśki. Gdzie? O, pan miał ten miecz odrzucający. Właśnie to jest najgorsze, że on sobie, wiecie, podejdzie i kurde i tyle. Znaczy i tyle, no i... ich... podejdzie. I wyciągnie i jeszcze zaatakuje. No, zobaczcie, kurde, ile obrażeń, masakra. Od tylca. Ja nie mam żadnej bomby odrzucającej. Mam jeszcze linę jakąś? Mam. Dobra. Bo mógłbym... tych dwóch wrzucić. Ewentualnie tych dwóch wrzucić. Chyba tak zrobimy. Rozbrojenie. No nie, Anitka. Anitka zawsze... No tutaj wpadniemy, to oni wpadną do morza. Ewentualnie mógłbym zacząć... albo kostkiem, bo kto będzie tutaj? Tutaj nie podejdę nigdzie w ten sposób, żeby to było sensowne. Ja tutaj nie mam biegu, nie? Nie. A ty masz wrażliwość? Masz wrażliwość. Ewentualnie drwinę na niego, chociaż na tego bardziej drwinę. Będzie osłabiony, bo i tak będzie mnie atakował tutaj. Uwaga! A, dobra, mi się jeden dostał. Nie ma problemu. Chyba. Um.
Zacznijmy tu. Au. Au. Tak miało być wcześniej. No bo tu wpadniemy. Hit. Czy jak spadnie w tym samym miejscu, to jest ten? Tego popychamy bezpośrednio. To jest jaro, nie? Mamo, kurde, gościu. Nic nie robisz. Daleko nie dobiegnę. No tutaj też nie dobiegnę. Mam miśka i tego, no. Stąpnę sobie i ucieknę. W sumie można by złapać ich, kurde. Oj. No tego chyba dobijemy, albo i nie. No to jest smutek niestety. Dobra, czy mamy tutaj przeciwnika? Mamy tego. Ale raczej mu nikt nie pomoże, więc podejdźmy tu.
No musiałem tutaj miśkiem kurde zrobić, bo jakby przyszedł tutaj, to mogłoby być słabo. Dlatego chcę strącić, kurde. Jak ci mogę strącić? Nie mogę. Chcieliby wszyscy odejść stąd. To była siła woli? Teraz jest siła woli. No i kurde, niedobrze. Trzeba będzie szybko tę walkę zakończyć. Pałę dostaliśmy. Tu mamy olej. Znaczy z tego co pamiętam, to jeżeli się biegnie przez olej, przez ten, to się nie dostaje podpalenia. Widzicie? Jestem podpalony, ale nie mam tego znaczka, nie? To jest taki trik też. Nie mam rzutów, nie mam nic, kurde. Gościu, nie podpalaj mnie. Na tej w ogóle. Tak, straciliśmy kurde ciało Betangela, ale. Ale mam rozróbę za to. Siła. I zadaje wszystkim jednostkom zasięgu, a na sojuszniku, którzy zostali trafieni lub związani walką z trafionym wrogiem, nakłada statut gorliwość. Chcemy wiedzieć, no to gdzie jest kurde ta córka? No dobra. Wiemy, czekamy. To chciałem wziąć. Nie wiem, czy nie jest ścisłe racjonowanie, kurde. Wiemy, że miosła. Wpływy otrzymywane po walce, to też jest kurde niegłupie. Bo to nam kurde na razie niepotrzebne chyba, aż tak. Ale liczba punktów odwagi jest ważna. Dobra, kochani, no jest smutek. Miniona osoba. Zastanawiam się, czy tutaj kurde nie płynąć do tej przystani. W ramach lepszenia kurde statku? Bo mamy. No właśnie, mamy to kurde zrobione, bo to jest kadłub.
Ale nie pamiętam, co on tam potrzebuje. No i to ciało, kurde. No i teraz, kurde, faktycznie płyniemy elegancko, szybko. Kadłub sobie zaraz robimy. Żeby zrobić to, potrzebujemy desek jakedyjskiej stali, ale wydaje mi się, że jak wejdziemy tu, mamy jakedyjską stal i desek, tak? Jedna deska jeszcze. Wydaje mi się, że mamy to wodoodporne szczeliwo. Tak. I teraz... kiedy wiatr zapełnia całkowicie wskaźnik wiosłowania, zapełnia tyle dodatkowych węzłów 1. Męczenie generowane podczas wiosłowania jest mniejsze o 20%. Spoko. Wydaje mi się, że to już jest ulepszony statek, ale nie wiem. Tak jest. Zejdźmy na ląd. Pochowajmy naszego drucha. Smutek. Pozyskaliśmy te rzeczy. No. Widmową pikę i tak dalej. Dobra. Kochani, kończymy ten odcinek tutaj. Serdecznie wam dziękuję za uwagę. Dostajemy w dupkę. Właśnie nie wiem specjalnie dlaczego aż tak. To jest faktycznie tak ultra trudno, czy... Właśnie nie wiem. O. Strasz na wschód. No kurde. Dużo nam... Znaczy, z drugiej strony można by sobie przejść do tej zaginionej osoby, ale... Tu jest coś. Ewentualnie można by tam popłynąć. Dobra, wiecie co? Ja wejdę tu. Piraci płyną w ogóle. A bo my mamy ten... Prawdopodobnie ten, kurde, następny kapitan na liście nas tutaj ściga. Ej. Dzięki, kochani, za uwagę. Smutek. No, betangle. Niestety. Trzymajcie się. Pa, pa.